No hej, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobimy sobie filmik, test raczej, test miga. Zmieniłem stary sprzęt na nowszy model, wymieniłem. To jest mig Synergia Magnuma. Już całego rozpakowywania tego wszystkiego Wam nie nagrywałem, bo to... No cóż. Nie wiem, może kogoś to ciekawi, no niezbyt ciekawe, jak się wyciąga z kartona, no co w zestawie było, kabel masowy, kabel elektrodowy i kabel mig ma 3 metry. No to cały zestaw, do tego dostałem dwie końcówki prądowe, 0801. To była sama spawarka, bez żadnego zestawu, bo zestaw ma, bo butle i tak dalej, reduktory, to wszystko to mam ze starego miga. Tak on wygląda w środku. Tu już mam zamontowany drut. Piąteczkę. Co mi się podoba, to już mi się podoba. Tutaj cały silnik jest z odlewem. I ze stali zrobiony. Bo w moim starym jest z plastyku. Nie nawalało, nic się tam nie działo z tym. Ale metalowe to jest metalowe. No, także widzicie, jak to wygląda tutaj. Co do parametrów, no to ma też 60%, także ma 60% przy 200 amperach, 100% przy 120. W MMA ma 160 i w TIG ma TIG Lift, ma 100, nie 200, dobrze, 200 amper w TIG-u. Nie chcę mi się jej podnosić, bo od spodu ma tą tabliczkę znamionową. No i co, włączymy sobie ją, zobaczymy. Bardzo to światło odbija. No i co mamy za funkcję? CO2 argon i CO2 flux. Później mamy 2T4 tej WRD, czyli niskie napięcie, obniżone napięcie bezpieczne w razie, żeby gdzieś prąd nie poraził. MIG, TIG Lift i MMA, czyli przestawiamy sobie tutaj. O. Ja mam akurat argon CO2. Ustawiam dwa wyświetlacze, czyli dla voltów, dla amperów, dla... A! Bo są stare wersje, niektórzy twierdzili, że te nowsze stare wersje miały indukcję, że nowe nie mają. Nowa też ma tutaj pod tym przyciskiem. Proszę bardzo, indukcja jest od 0 do 10 i od 0 do minus 10. No i tutaj wybór drutu 06, 08, 09, 10 i można tak samo, to jest Synergia, a można przełączyć na manualne. I co jest najciekawsze, bo niektórzy, którzy ją zakupią, mogą pomyśleć, bo na drucie 08 voltów maksymalnie mamy 21,8. Możemy sobie 21,8 V, możemy sobie doregulować o do 22,8. To jest max. Ale o co tu chodzi? Bo niektórzy powiedzą, miał mieć 24 V, a nie ma. Wystarczy, że przełączymy grubość drutu, już jest inaczej. Zobaczcie. Przy 1,0 już mamy 24 i 3, a przy manualu mamy aż 26 V. I tak samo przy zmianie gazu. Najwięcej mamy na CO2, 26. No. To też o to chodzi, że ktoś sobie nie pomyślał, że oszukał producent. Może to światło trochę za bardzo bije. Ale dobra, zrobimy sobie ogólnie test. Najpierw sobie zrobimy... Ja sobie ustawię 0,8. Argon. Dobra, tu jest wszystko. Jest 17,7. Dobra. I spróbujemy sobie coś pospawać. Ja sobie tylko ustawię kamerę na stojaku. Pospawamy sobie taki profil. Do kąta sobie zrobimy spoinę. I zobaczymy. To jest profil, ma 2 mm grubości. I takie tu mam dwie blaszki, 1 mm. To używam takich blach przy samochodzie, bo na pewno będziecie ciekawi, jak to spawa cienką blachę. To zobaczymy sobie, przetestujemy. Dobra, ja za chwilę wracam, założę sobie maskę i próbujemy spawać. Dobra, to ja się bierę za spawanie. Zobaczymy, jak sobie da radę.
Powiem wam tak, to jest częściowo to pospawane. Ach, rękawiczkę sobie muszę wziąć, bo mi poparzy łapy. Dlatego nie spowiem do końca, bo chciałem, jakbyśmy musieli coś deregulować. Teraz mamy 17,7 V i 8 metrów na minutę pasów drutu. Przestawimy sobie ją trochę i zmniejszymy indukcję, bo indukcja jest ustawiona na 10. I zobaczymy, co będzie, dlatego właśnie, bo nie mam więcej blachy, żeby wam tak pokazywać. Dobra, ja sobie zmniejszę indukcję. Indukcję dajemy na 5. Zobaczymy teraz, co się będzie działo. No, przepaliłem się, dobra. Ale zauważcie, gdy zmniejszyłem indukcję, grubsza ta spolina mi się wydaje. Tu przy, jak było na 10 ustawione, jest inne wtopienie. No i zwiększyłem na 18, trochę za ostro dałem na 18 V, a było 17, nie 18, przepraszam, i 2 jest, a było 17,7. Czyli trochę za ostro poszło, bo tu aż przepaliło. Dobra, to widzicie, tak to wygląda. Tutaj zobaczymy sobie teraz na blaszce 1 mm. A to chwila. Dobra, teraz chepniemy, ja sobie tu złapałem punkcikiem, żeby mi się nie rozjeżdżało. I złapiemy sobie. Zobaczymy, jak ten, i powiem wam ustawienia, czy są dobre. Powiem wam, z energią robię pierwszy raz, bo wolę manual, znaczy no, manual wolę, no robiłem manualem cały czas. Tu miałem ustawienia przy starym migomacie, tylko ampery i pasów drutu, no tu już jest inaczej, muszę, tu nie ma amper, nie pokazuje, tylko pokazuje wolty i muszę się nauczyć, no ale dobra, zobaczymy, jak to pospawamy. Wiadomo, że tu polecę punktem nieciągłym spawem, bo to jest blacha 1 mm, a przy samochodzie jak spawamy, a mi najbardziej na tym zależy, nie spawamy spawem ciągłym, bo mam blachę po folii, tylko punktem jedziemy. Ale zobaczymy, jak radzi sobie z taką blachą. I powiem wam, tak wygląda blaszka jedyneczka. To wiecie, to jest na pokaz, na szybko odpierdzielone. Tak ładnie łączy. Nawet za dużo, bo przetop za duży jest. Ale właśnie jakby kogoś zastanawiał, czy da radę, bo ona ma start na biegu jałowym, ma 51 V. I amperaż ma ustawiony według instrukcji od 50 do 200. Także ktoś by mógł powiedzieć, że za wysokie te 50, ale jest ok. Ja ustawiłem na 15,9 V, 6 metrów pasów drutu. I tak, można by dać jeszcze mniej. Myślę, że na 14 V by dała śmiało radę. To tak to właśnie wygląda. Nie mam nic więcej zbytnio takiego, bo bym wam pokazał, jak elektroda jeszcze jedzie. A zresztą miałem elektrody 2,5. To jeszcze kiedyś mi zostały, to już tak stare te elektrody. Trochę cienkie.
No, ale tak widzicie, to spawa. Punktowo też na pewno da radę. Jak macie jakieś pytania, to pytajcie, to odpowiem. No bo co wam mam tu więcej o tej spawarce powiedzieć, no. Widzicie, jak to pospawało. Daję sobie radę, tu mamy dwójkę, tu mamy jedynkę. Grubszą też da radę na pewno, bo jeżeli na połowie mocy nawet nie była, jak to spawała, także... No dobra. Także widzicie, jak sprzęt wygląda. Co jeszcze wam mogę powiedzieć, no to w ustawieniach, jak przykładowo przełączymy na TIGA. Na TIGU nam się za wiele nie zmienia, a ja nie będę z tego korzystał, musiałbym przewód kupować do TIGA. A nie jest mi potrzebny, no bo mam dedykowanego TIGA. Jest tam, jest TIG typowy. Także mi jest niezbyt potrzebny tutaj. I MMA też mam w TIGU. A tu w MMA, co możemy sobie jeszcze ustawić, to Hot Start i Hard Force. Czyli mamy od 0 do 10, 10% i Hard Force'a też 10%. No i to mamy wszystko w tej spawarce. Mamy gaz test, drut test. No i tu w przełączniku te funkcje, ale to działają te funkcje nam przy migu. No. Stara spawarka miałem ideala, też 200, ale po prostu nie miałem tych funkcji, co potrzebuję. Tutaj te wtopienie i tak dalej, to mi było najbardziej potrzebne. I ta regulacja taka bardziej do tej blachy samochodowej będzie się nadawał. Dobra, to w tym filmiku by było na tyle. Jak macie jakieś pytania, pytajcie. Staram się jak zawsze szybko odpisywać. I pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, jak wam się film podobał. Dajcie też suba, bo trochę już z wami jestem. I chciałbym być dalej, żeby mnie to bardziej motywowało. To trzymajcie się. Na razie. Hej.